Napisała do mnie Bożenka maila z pytaniem. Pytanie było zasadnicze i bardzo konkretne, co jak na kobietę rzadko kiedy się zdarza. Konkretne, czyli ile? Ile razy ja mam mu jeszcze wybaczyć? Ile razy ja mam mu jeszcze wybaczać? Ile razy mam mu jeszcze tłumaczyć, żeby zrozumiał, że tak nie należy postępować, a potem mu wybaczać? Przyznaję, że jest to bardzo częsty temat, szczególnie u kobiet. Kobiety wybaczają, wybaczają i zastanawiają się, ile razy mają jeszcze wybaczać. I informuję Bożenkę i całą resztę innych kobiet, że masz mu jeszcze wybaczać nieskończoną ilość razy. Masz mu wybaczać za każdym razem, gdy cię ośmieszy, za każdym razem, gdy sobie zakpisz ciebie, za każdym razem, gdy zapomni o twoich imieninach, o urodzinach, o rocznicy ślubu. Masz mu za każdym razem wybaczyć, kiedy się upije, kiedy się spóźni na przyjęcie do teściowej, kiedy postąpi niemoralnie, nieetycznie, lub masz mu wybaczyć za każdym razem, kiedy ci zdradzi. Masz to robić nieskończoną ilość razy albo się zmienić, bo jeżeli ty, droga Bożenko, się zmienisz, to nie będziesz mu już więcej wybaczać. Czemu? Bo jeżeli ty się zmienisz, to on już nigdy więcej nie zachowa się w sposób nieładny, niemoralny, nieetyczny, nie taki, jak ty byś tego od niego oczekiwała. I dlatego, Bożenko i wszystkie śliczne, niezwykłe panie, które się nadajecie na święte, nadajecie się na cierpiętnice, które nadajecie się na kupę nieszczęścia, macie wybaczać nieskończoną ilość razy, albo wreszcie się zmienić i skorzystać z rozumu. A jak któraś nie wie, jak to się robi, to ja chętnie opowiem.